Znakomite spotkanie i cztery bramki obejrzało ponad 3000 widzów, którzy mimo przenikliwego zimna i padającego okresami śniegu dopingowali drużynę Zagłębia Lubin w meczu z Legią Warszawa. Jako pierwsi zaatakowali goście, jednak strzał głową Kowalczyka o centymetry minął bramkę Koszarskiego. W siódmej minucie popisową akcję Dylusia ze Stachurskim efektowną główką wykończył Radosław Jasiński i było 1-0 dla Zagłębia. Zdobycie bramki kibice Lubinian uczcili zniszczeniem ogrodzenia okalającego bieżnię stadionu. Dopiero energiczna interwencja sił porządkowych uspokoiła krewkich pseudokibiców i mecz można było kontynuować. Legia rzuciła się do odrabiania strat, osiągnęła sporą przewagę w polu, tymczasem gola zdobyło Zagłębie. Sławomir Majak wykorzystał błąd Czykiera i zdobył drugą bramkę dla swojej drużyny. W chwilę później wydawało się, że Legia strzeli wreszcie gola. Po rzucie rożnym Koszarski minął się z piłką, a Robert Stachurski wybił ją z linii bramkowej. Kolejnych dogodnych okazji do strzelenia bramki nie wykorzystali Kruszankin. Jego strzał z kilku metrów został zablokowany przez obrońców Zagłębia, a następnie Kowalczyk, który na początku drugiej połowy meczu nie potrafił pokonać Koszarskiego. Niewykorzystanie tych okazji srodze się na legionistach zemściło. Trzeci gol to zasługa niemal wszystkich graczy Zagłębia. Piłka jak po sznurku wędrowała od nogi do nogi piłkarzy w czerwono-białych strojach, natomiast gracze Legii byli w tej akcji tylko statystami. Efektowną akcję zakończył potężnym uderzeniem Radosław Kałużny, który mimo interwencji Robakiewicza strzelił bramkę dla Zagłębia. Gol dla Legii zdobyty w ostatniej minucie przez Jacka Kasprzaka stanowił tylko drobną korektę końcowego wyniku. Zagłębie Lubin po bardzo dobrym meczu pokonało Legię Warszawa 3-1, a trener Janusz Wójcik nie krył swojego rozczarowania. Strzelili szczęśliwą pierwszą bramkę i grali z kontry po prostu. My byliśmy stroną atakującą. Dostaliśmy drugą bramkę też po dość przypadkowej akcji. To były w zasadzie dwie akcje, które w ogóle, jeżeli można nazwać drugą w ogóle to akcją, straciliśmy drugą bramkę, było 2-0 do przerwy, musieliśmy się odkryć, próbowaliśmy atakować, no nieskutecznie, tak jak mówię, przegrana 3-1.